Tragiczna wiadomość o śmierci 31 letniego Juliana Dunina Holeckiego, syna Danuty Hole, zasmuciła wielu. Danuta Holecka, przez lata będąca twarzą wiadomości TVP, w przeszłości otwarcie mówiła o swoich dzieciach w mediach, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Julian, zmarły 9 lipca 2024 roku, był cenionym ortopedą, który zdobył zaufanie wielu pacjentów. Informacje o jego śmierci potwierdził rzecznik prasowy Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego w rozmowie z portalem pudelek.pl, wskazując, że zmarł on w domu. Danuta Holecka prywatnie jest żoną znanego przedsiębiorcy Krzysztofa Dunina, Holeckiego, którego poznała na studiach. Ich życie rodzinne zawsze wzbudzało zainteresowanie opinii publicznej, a teraz, w obliczu tej tragicznej straty, może liczyć na wsparcie i współczucie wielu osób. Zarówno Stefan, jak i Julian Dunin, Hole. Synowie Danuty Hole od dziecka wykazywali różne zainteresowania i temperamenty, mimo swojego bliźniaczego podobieństwa. Ich edukacyjna ścieżka także miała swoje zwroty akcji. Mimo początkowego wyboru uczelni na Śląsku, trudności związane z częstymi podróżami do Warszawy zmusiły ich do podjęcia decyzji o zmianie miejsca studiów. Ostatecznie obaj zdecydowali się na przeniesienie do Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie kontynuowali i ukończyli swoje studia medyczne. Julian zyskał uznanie jako szanowany ortopeda, a różnice w charakterze, które Danuta Holecka opisywała w rozmowie z Dobrym Tygodniem, widoczne były również w ich podejściu do życia zawodowego. Jak podkreślała, Stefek był bardziej pracowity i solidny od pierwszych dni studiów, podczas gdy Julian znajdował motywację do pracy w sytuacjach kryzysowych. Przebieg ich kariery i życiowych wyborów, mimo tragicznego zakończenia drogi Juliana, podkreśla ich indywidualność i unikalne podejście do życia. Co z pewnością było źródłem dumy dla ich matki Danuty.